7 grudnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Uczniowie ósemki mogą być siebie dumni. Dzięki swoim działaniom zdobyli tytuł Szkoły pełnej ciepła. W ogólnopolskim badaniu wiedzy o energii i cieple nie mieli sobie równych. Wczoraj w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 8 podsumowano projekt E-lekcje ciepła. Podsumowujemy projekt ekologiczno-edukacyjny, który realizowaliśmy w ubiegłym roku i jak się okazało, w całej Polsce zdobyliśmy pierwsze miejsce, więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy uczniowie otrzymują nagrody w postaci przepięknych albumów. Ideą przede wszystkim było to, żeby dbać o nasz wspólny dom, czyli o nasze środowisko. W konkursie uczestniczyło 56 klas z 15 szkół podstawowych w Polsce, m.in. z Konina, Rzeszowa, Siedlec, Tarnowa, Lublina, Szczecina. Projekt zachęcał nie tylko do realizacji programu, ale także do udziału w ogólnopolskim badaniu wiedzy o cieple i energii. Podczas podsumowania nie zabrakło pokazowych scenek i doświadczeń. Widać tutaj taką palę. Pierwszych 1000 uczniów z całej Polski uczestniczących w badaniu mogło zdobyć nagrody w postaci wyjątkowego albumu, który rozszerza wiedzę zawartą w e-learningu. Uczniowie bełchatowskiej ósemki otrzymali aż 364 albumy z ogólnej puli nagród. Serca Wam gratuluję zajęcia pierwszy pomiędzy zamkową się wiedzy o cieple. Myślę, że razem z Panem Prezesem jesteśmy bardzo, bardzo z Was dumni. Kiedy rozpoczynaliśmy w naszym mieście, w naszych szkołach lekcje ciepła, to było to, które jest stacjonarne. Powiem tak, wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, bo mogłam kilkakrotnie wystąpić jako postać czerwonego kapturka i bardzo mi się to podobało. Bardzo się cieszę, że kontynuowaliście te lekcje już online i doprowadziło to i Wasza wiedza do tego, że zdobyliście pierwsze miejsce. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję i gratuluję. Nagrody wręczali prezydent miasta Bełchatowa Mariola Czechowska oraz prezes bełchatowskiego PEC-u Grzegorz Zegarek. Warto dodać, że lekcje ciepła w Bełchatowie to część ogólnopolskiej inicjatywy organizowanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i dostawców ciepła systemowego. Święty Mikołaj w asyście policji oraz wójtem gminy Bełchatów odwiedzili przedszkolaków oraz uczniów w szkołach w Dobrzelowie i Domiechowicach. Głównym celem wspólnie zorganizowanej akcji Odblaskowy Mikołaj było przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach. Policjanci wspólnie z wójtem zachęcali najmłodszych do noszenia odblasków bez względu na porę roku i nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, gdzie istnieje taki obowiązek. Dla własnego bezpieczeństwa odblaski należy również nosić w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg. W okresie jesienno-zimowym pogarszają się warunki atmosferyczne. Dzień staje się coraz krótszy, a na źle oświetlonej jezdni czy przejściu dla pieszych w ciemnej odzieży niechroniony uczestnik ruchu drogowego jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Na koniec każdy uczestnik spotkania otrzymał elementy odblaskowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drogach. Padający deszcz i śnieg może znacznie utrudnić jazdę. Przekonał się o tym dziś kierowca Lexusa.
Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli rowerzystów i pieszych. Pieszych prosimy o to, aby nosili elementy odblaskowe nie tylko tam, gdzie przewidują taki obowiązek przepisy, ale również w mieście, po to, aby byli widoczni na drodze. Do poważnego zdarzenia drogowego doszło dzisiaj o godzinie 6 na ulicy Staszica w Bełchatowie. Kierowca Lexusa potrącił mężczyznę w wieku 60 lat, który z obrażeniami, które odniósł na skutek wypadku, trafił do bełchatowskiego szpitala. Do 30 grudnia 2022 roku każdy płatnik składek powinien założyć profil w PUE ZUS. Jak to zrobić, opowiedziała nam Marzena Pędziwiatr, zastępca dyrektora ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. Od 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na platformie usług elektronicznych PUE ZUS. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale także tych osób, które odprowadzają składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek złożenia profilu na PUE dotyczy także osób, które zatrudniają nianie na podstawie umowy uaktywniającej. Dotychczas taki obowiązek posiadania profilu na PUE mieli jedynie płatnicy odprowadzający składki za więcej niż 5 ubezpieczonych. Od stycznia 2023 roku taki profil na PUE będą musieli mieć także przedsiębiorcy, którzy opłacają składki za mniej niż 5 osób, czyli małe firmy, i również tacy, którzy opłacają składki sami za siebie. Warto zauważyć, że taki obowiązek aktywnego profilu będzie uważany za spełniony również wówczas, jeżeli płatnik upoważni do swojej roli płatnika na PUE księgowego bądź pracownika biura rachunkowego. Żeby aktywować takie indywidualne konto na PUE ZUS, należy najpierw założyć profil na PUE, a następnie potwierdzić tożsamość zakładającego profil. Można to zrobić samodzielnie, zakładając konto online, potwierdzając przez kwalifikowany podpis elektroniczny, e-podpis, e-pułap bądź też bankowość elektroniczną. Ale jeżeli ktoś z Państwa nie zamierza odwiedzać placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na zus.pl. Można umówić e-wizytę i podczas tej e-wizyty takie konto oczywiście założymy. Na PUE ZUS w tej chwili zalogowało się już ponad 10 800 000 użytkowników. W zależności od tego, w jakiej roli nasi użytkownicy są zalogowani, to może być świadczeniobiorca, to może być płatnik, to może być ubezpieczony, oferujemy zakres takich informacji i usług, które są dostosowane do odpowiedniego profilu. Ci z Państwa, z naszych klientów, którzy już korzystają z takiego profilu, wiedzą, że mogą składać dokumenty rozliczeniowe, uzyskiwać informacje o stanie swojego konta, mogą z nami korespondować, mogą uzyskiwać informacje o zatrudnionych pracownikach, mogą uzyskiwać informacje o elektronicznych zwolnieniach lekarskich. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się wnioski na przykład o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Tak więc zachęcamy Państwa bardzo. Czas do tego, żeby założyć to konto, jest do 30 grudnia, ale proszę nie zwlekać z tym terminem. Zapraszamy Państwa już dzisiaj do otwierania takich kont. Płatnicy, którzy chcą się zapoznać z funkcjonalnością PUE ZUS, mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń online, które oferujemy, bądź też z eksperckich dyżurów telefonicznych. Wszystkie informacje o przeprowadzonych szkoleniach, o dyżurach eksperckich zamieszczamy na stronie zus.pl w zakładce szkolenia i wydarzenia. Tak więc serdecznie Państwa zapraszam. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 3 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 9 testów, z których 3 wskazały wynik pozytywny. W województwie łódzkim jest 30 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Minionej doby wykonano 308 testów, w tym 33 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 658 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 504, natomiast ponownych zakażeń 154. 4 osoby zmarły. Wszystkie posiadały choroby współistniejące wraz z COVID-19. Lekarze POZ wydali 1727 zleceń na wykonanie testów. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 6997 testów. 704 wskazało wynik pozytywny. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.